Bladi, Dupni, Semon, Stelka. Witam was wy... ELO ELO! A dawno już tego nie mówiłem, co nie? No nie. A to jest Bunkier Live! Bunkier Live. No, Bunkier Live łamane na Bunkier Challenge. Tak. Mniej bunkier. Generalnie, nie wiem czy wiecie, jak kopaliśmy sobie tunele właśnie w tym bunkrze, żeby poszerzyć trochę naszą działalność, niespodziewanie trafiliśmy na... Skalp. Na dawno już opuszczoną kopalnię monsterków. Protonium, a tam były monsterki. Nie, nie, to jest opuszczona kopalnia. A to nie były katakumby Majów? No w każdym razie znaleźliśmy nie... nie i flanka tam znaleźliśmy też. Nieopodatkowane monsterki bez akcyzy, co nie, w tej właśnie kopalni monsterków. I to o różne dziwne perełki tak, takie. Dokładnie, okazało się, że pod bunkrem, zanim tutaj był bunkier, była właśnie nielegalna fabryka monsterków, jeszcze za czasów wojny. No więc jak widzicie, opłaciło się grzebać, a data przydatności jest bardzo wysoka, więc dlatego wzięliśmy monsterki wszystkie. Nie mają daty przydatności tak. Z tego powodu, że to są... wspaniałe istoty. Tak, i dodatkowo tak mega w skrócie tylko wspomnę, że są tutaj wszystkie smaki. Nie ma innego. Są wszystkie nie ma. Smaki i generalnie dzisiaj zrobimy wielki challenge monsterkowy, czyli wybierzemy według nas najlepszego monsterka na świecie, spośród tych wszystkich. Dobra, to jak robimy? Punkt eliminacji czy ten? Okej. Nie, no to spytajmy się widzów, jak chcecie? Okej. Na lewej ja chcę niebieski, bo to jest mój ulubiony kolor. Ja chcę fioletowy, bo to jest gotycki. O. Ale czemu nie ma cytrynowego dla Ferrarka? Ty w ogóle nie myślisz o jego uczuciach. A ten to co jest? Ale cytrynowy kieliszek, Gałganie. Przecież on uwielbia cytryny. Wiesz, w razie czego zawsze jest limonkowy. Ej, właśnie, Klarek, przypomniałeś mi, kiedy robimy beer pong revenge. Tak. Pierwszy smak. Pierwszy, to są chyba popularne, które piliśmy. Pierwszy to jest Punch Monster. To jest chyba winogronowy. Winogronowy, a on normalnie jest... nie ma go w Polsce, co nie? Jest limitowany czasem. Pokaż? No. Nie no, jest ten, polskie napisy są na nim tak, normalne. No mówię, że on jest limitowany. No to no super. No i klasyczny Energy, po prostu. Bestia. No, niech się rozpocznie wielki monsterkowy challenge. Olewaj drugiego. Wygląda jak szampan. A ten wygląda jak Piccolo, więc już prowadzi. Nienawidzę szampana. Może to tak, jeśli chodzi o winogron... O kolorek już jestem bardziej za tym... Mhm. Dobra, no jak to jak on co? Się nazywa? To jest punch. Dobra, sprawdź okay. Który lepszy. Najpierw zapach. Winogrowo mamy gorszy zapach. Czy ja wiem? Moim zdaniem pachną tak ma samo. Taki nie, ten ma taki landrynkowy. A no, ten ma... ten landrynkowy jest bardziej. Tak, tak. Dobra, spróbuj. A ten ma taki, no po prostu Red Bullowy. Dobra. Ten jest fajny. Fajnie jest ten winogronowy. Ojoj. Ale wiecie jaki... Mam dylemat, bo ten jest, on jest po prostu dobry. Tak. No. On jest bardzo dobry, ale winogronowy jest... inny. Smaczny, jest inny, jest słodziutki. Mhm. Ale nie, ja swój głos, jeżeli ja już... Ej, ale wiecie co? Jest nas trzech, więc zawsze będzie ktoś mu... Zawsze będzie, ktoś będzie osoba wygrać. Decyzyjna. Tak. Tak. Doskonale. Ja zagłosuję pierwszy, winogronowy. Teraz ty krzy... Ja głosuję na klasykę. O, czyli jesteś decyzyjny Krzysiek, który monsterek przechodzi dalej. Krzysiu, musisz podjąć tą ważną decyzję dla całego świata. To jest... Moje serduszko jest za... Za klasyką. Za klasykiem, ale smakowo... Punch. Punch przechodzi dalej! Tak, tak. A my lecimy z następną porcją. I tutaj mamy już dwa smaki, które są nowe, więc tutaj jest już ciekawie. Dwa nowe smaki. Dwa nowe tak, smaki. Pierwszy nowy smak to jest Ultra Citrem, czyli jak to można przetłumaczyć na polskie, prawdopodobnie chodzi o uran. mój zwycięzca. Tak, tak. No. No jak naklei taką nakładkę, co nie? Z instrukcją dla debili. Woda gazowana, substancja słodząca, lauryna. Co jest bla, lauryna? Bla, bla. Co to jest lauryna? Lauryna, a nie tauryna? Dauryna. Nie, lauryna. Nie, to jest daunryna. Daunryna. Pomyliło mi się. Dobra, dobra, daunie lej tam daunryna. Dobra. A ten, drugi, a ten, ja rozleję, i drugi to jest... Rehab. Jak prawie jak kebab, ale jednak nie. To jest o smaku smoka. Rehab, czyli dragon fruit. To jest dragon smak... fruit? No, ładny kolorek. Czyli tak, nie, dobra, w skrócie to jest herbata, sok ze smoka i plus energia. No, tak mega dużo w skrócie. To jest dragon balls. Czyli krótko mówiąc, no energia dobra. Smoka, smak okay, smoka. Okej, otwieraj, otwieraj. Brzmi zajebiście, zobaczymy jak się sprawdzi ten smak. Wygląda jak soczek z cytryny, już mi się podoba. Ja bym lał całe. Tak. O. No, to, a tutaj to, taki herbaciane.
Tak. Dobra, Gałgan, generalnie mamy nalane już sobie porcje dzisiejszego smacznych mosterków. Będziemy jakieś lamusy po... Zobaczymy, który, czy smoczy dragon, to tak, ja wiemy już za co zagłosuje Cytryn, więc znaczy ten, Flarek. Zmienią ksywę od dzisiaj na Cytrynku. Cytryn. Ewentualnie, jak mu tam było, Cytry... Jak się nazywa? Cytrynołak, a cytrynołak. No tak, zapomniałem. Ale cytryn to chyba choroba. Jest takie imię, tak jak żyraf. Cytryn? Żyraf? No może jest. Dobra, okej, okay, no to siup, zdrowieńko, zdrowieńko, chłopczyki. Więc zdrówko. Spróbujmy sobie, zobaczymy, zdrówko, czy może zdrówko, smak smoka. Zdrówko, zdrówko. Dobra, sprawdźmy to. Dobra. O, cytrynowy bardzo dobry, orzeźwiający. Ale smak smoka jak po prostu herbatka. No taka? Oj, oj, nie jest gazowany. Nie jest gazowany. Powiem wam, że szczerze mówiąc... Oj, oj. Nie no, dla mnie to jest monsterek. Monsterek powinien być gazowany. Ten jest cudowny. Ostatecznie jest za kwaśny. On przypomina po prostu Krzysia w smaku. Dobra, Flarek, ty pierwszy. Flarek, ty pierwszy. Serce i umysł walczą, ale zostanę przy serduszku. Tak, jak wszyscy wiedzą... Ewidentnie. J-pop. Dobra, ja mam głos tutaj, jak to się mówi, głos decyzyjny. Generalnie smak smoka czy cytryny? Generalnie wszyscy wiedzą, że cytryny są smaczne, aczkolwiek smak cytrynowy jest taki bardzo zwyczajny. Nie wprowadza za bardzo żadnych nowości, nie wprowadza na przykład smak smoka, inaczej z herbaty ze smoka. No po prostu jest uniwersalny. Jest bardzo dobry, aż bym się napił jeszcze go, wygrywa, ale taka na potem. Wygrywa smak smoka. Tak, będzie ciekawa walka. Teraz jest ciekawa walka. O Jezu. Kawowe! Dwa kawne. 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 O trawie poprawnie, Krzysiu, bo ja się... Przepraszam. Ja strasznie nie lubię, jak ty nie potrafisz odmówić poprawnie kawa. Kawne, co się... Pacierza też nie potrafię poprawnie odmówić. Jeszcze się nauczymy, Krzysztofie. De Krzysztofie Nowaku. Piąteczka. Dobra. W pierwszym przypadku mamy coffee. Plus energy, a w drugim mamy w przypadku coffee plus energy. Nie, nazwy masz chyba na górze, ale rodzaje. Różni się tylko nazwą, jest Loka Moka i Min Bean. Musi ciekawe, czy będą gazowane. Powiedz tak, na samą myśl o tym już mnie zżera. Skręciło. Dobra. Nie powinniśmy... Dobra, nie będziemy sprawdzać, która jest która, żeby nie zdradzić mrocznych tajemnic. Dobra. Tylko nie pomyśl się, bo mogą podobnie wyglądać. W tym przypadku. Ojoj! O kurde! Ojoj! Łopanie. Generalnie bardzo jest różnica, jest lekka różnica. Powiem ci szczerze mówiąc, pachnie, że panie, różnica jest minimalna. Ale w zapachu jest różnica bardzo tak? duża. Może jeden może być na przykład waniliowy. Tak, ta jest jakby taka bardziej lightowa. Lewa, czyli Min Bean jakby jest trochę bardziej lightowy. No. Ta jest taka intensywniejsza. Ten jest słodszy. Ale to będzie trudny wybór. Min Bean jest słodszy, a Loka Moka bardziej kawałek. Dobra, no to okej, siup. Ten po lewej, ten mini jest słodki. To ten jest bardzo kawowy. To jest taka słodki. Typowa kawa. A to jest taki słodki, no. Kawa i kawa z mlekiem. Nie, to jest kawa z mocną ilością cukru, mam wrażenie. I z mlekiem. Trochę tak. Obie są z mlekiem. Ja zaczynam potem ty i Flarek decyduje. Dobra. Min Bean. Zobaczymy, czy będę musiał decydować. Flarek? Jest coś najgorsze. Nie, teraz ty mówisz. Flarek nie, będzie teraz decyzyjny. Flarek mówi. Ty byłeś ostatnio decyzyjny. Flarek będzie teraz mówić, dobra, Krzysiu? Nie, to nawet ja uważam, że to nawet nie ma tutaj konkurencji. Min Bean jest dużo lepszy od tamtego. No i ja się zgadzam również z Flarkiem i z Krzysiem. Min Bean jest dużo lepszy. Jest po prostu słodszy. Znaczy nie jest ma... dużo lepszy, jest po prostu smaczniejszy. Tak, jest smaczniejszy. Smaki są zbliżone z taką różnicą, że Min Bean jest po prostu słodszy i bardziej taki mleczny. Tak, tak. Min Bean jest, jakby, ale z tych, po z prostu tego... smakuje jakby było po prostu tak. troszkę więcej tej śmietanki. Z tej kompozycji Min Bean wygrywa. Okay. Przechodzimy dalej. Tak, mamy monsterkę, która się nazywa Energy Juice. Ej, mango! Tak, o, to nasz ulubiony. I nowy Ultra Blue. I on jest zero cukru. Zero cukier, no to chyba niestety... Zero cukier. Zero cukier, no, no to niestety dobra. Obawiam się, znowu że... ja po lewej? Ja po prawej. Obawiam się, że w tym wojnie no. może wygrać... Widać, to jest lewakiem. ...który znamy... Ten, co siedzi obok mnie po lewej. Generalnie koncepcję robienia takich zawodów podpi***ujemy od chlej więcej. Tak. To znaczy od mniej więcej, zawsze mi się mylą. Zawsze mi się mylą od chlej więcej. Tak. Myk. Dobra. Okej. Okay. I myk. Myk. Dobra. Dobra. Ej, ten... Niebieski fajnie pachnie. Dobry jest. Dobry jest, ale ma taki wapienny trochę posmak. O, jak ale, wapno. Ale jest dobry. Jest dobry, ogólnie jest dobry. Jest dobry. No ale... Nie no, nie bo... Ale jest dobry, jest taki jest dobry, no. jest dobry. Wyrównana walka ogólnie. Szkoda, że tak szybko
odpadnie. Szkoda, ale odpadnie, bo chyba mango tutaj nie, nic nie wygra z mango, ale tak. Naprawdę... No, ten... Paweł dobrze mówi, ciężko pokonać mango. Dobra, mango zdecydowanie dużo... mango. Mango. Hmm? Nawet nie podlega to dyskusji. Tak, nie podlega mango, dyskusji. Mango wygra, ja uważam, że ten jest naprawdę smaczny i szczerze mówiąc, to jest porównywalna ten moc. Ten jest smaczny, naprawdę jest smaczny moim zdaniem. Tak, znaczy on jest takie dwa punkty niżej w skali 1-10. Czyli naprawdę, jak powiedzmy to jest dziesiątka, to jest ósemka, czyli bardzo wysoko. No, naprawdę jest smaczny. Ruchable. Po prostu to jest o wiele słodkie. Znaczy no? Pijable. Znowu ciekawe, mamy tutaj jakieś mroczne smaki. Rehaby, czyli znowu... Najwyższy stopień mroczności, czyli rehab. Pink lemonade. Pink lemonade, ale znowu herbaciane i raspberry tea. Dwa rehaby, takie oto monsterki mamy. Litardy. Różowy będzie prawdopodobnie smaczniejszy, tak mi się obstawią, więc od razu wybierzmy różowy. I zlewam to do prawego. Polewaj, do lewego. Prawy do lewego. No dobra, to testujmy. Tak gałgany, testujemy. Ale dobry! Który? Ojoj, ten! O Jezu, a taka herbatka fajna, owocowa. Jakie to jest dobre! Ten jest jakby mniej słodki, to ma dużo takiej słodyczy w sobie. No. Ten jest bardziej kwaśny taki. No, powiem ci, walczą ze sobą. Tak, walczą ze sobą mocno. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo mi ten nawet smakuje, wiesz? Ja powiem ci, że ten smakuje. Ten... Czyli ty jesteś za tym? Chyba będę za tym, jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. Dobra. Bo ten jest bardzo kwaśny, a ten jest taki bardziej herbaciany. Ten jest taka herbatka, tak, a ten jest taki kwaskowaty, to jest taki kwaśny moim zdaniem. Taki wiesz, to jest co? Pink Lemonade. Ten jest... trochę smakuje jak czarny bez. Trochę tak, jak wiesz herbatka co? Z bzu. Ale to jest ciężki wybór. Czyli żurawina. Żurawinka. Fajny jest, taki jak żurawiny jakoś nie jestem mega fanem, tak ten nie, mi żurawina smakuje. To jest cranberry. Raspberry to jest... A nie wiem, ciężko stwierdzić, to jest wyższa matematyka. Malina! Malina, no właśnie. O, no to malina. Ja, malinkowy. Szczerze mówiąc, jestem mimo wszystko za malinowym. Dobra, Rafałku? Chyba ty teraz musisz podjąć decyzję. No dobra, okej. Ten mnie po prostu rozkochał. Jest świetny. Jak na razie, dla mnie jest nawet lepszy niż mój wcześniejszy faworyt. I teraz musi Flarek podjąć decyzję. Wiesz co, walka jest dosyć ciężka. Tak, bardzo ciężko. Na razie to są świetne oba. No, są bardzo dobre, są bardzo dobre. Ale tak patrząc, inaczej bardziej pod mój smak, ja lubię kwas. Ja lubię kwas. Czyli no, czyli wiadomo. Czyli wiadomo. Kwas. Dobra, decyzja była prosta. No cóż, musiało tak być. A teraz przejdźmy do kolejnych zawodników. Okej, i tutaj znowu mamy coś ciekawego. O, bardzo fajnie, bo... Ultra Black, czyli ultra czarne. I Energy Juice, czyli jakiś soczek. To jest o smaku... Pipaline Punch. To jest smak marakuja. Marakuja? Ten jest marakuja? Mhm. Dobra. Masz o smaku marakuji, pomarańczy, ananasa a ten i guławy. Nie wiem. Czary. O! Wiśniowy. Wow. Wiemy, co jest dobre z wiśnią, Krzysiu. Tak. Wiemy, co jest dobre z wiśnią. Nie zostało. Nie zostało wiśnią. Miodowy został. I czysty też został. Kurwa, znowu się rozpędziłem. Kolorek jest w porządku. Przyzwyczajenia. Połowę. Tak jest. Połowę. Ale pięknie wygląda, przepraszam. Są dwa smaki. Czyli wiśniowy i jaki? I marakuja. Znaczy i taki owocowy marakuja bardzo. Marakuja ładniej pachnie. Takie egzotyczne owoce. Multivitaminka. No. Dobra. Z napojów takich owoców egzotycznych. Wiśniowy jest bardzo taki silny smak. Ej, on smakuje jak te takie zozole. Jak zozole. No. Ja powiem ci tak, ja już mam wiśniowy. Po prostu nie... Oj. Nie, oj, marakuja. Ciężko. Marakuja jest dobry. Ale ciężko. Powiem ci, że mi totalnie marakuja. Jest taka nijaka. A czyli on smakuje trochę jak tamten mango. Mhm. Niewiele się różni. Tak naprawdę. Dlatego... Ale tu... Ja powiem ci, że ten Ultra Black naprawdę jakiś zozo, bo aż kwasek w pewnym momencie jakby więcej wykręca lekko. Orężada Helena. Nie, właśnie zozo, bardziej to wnętrze zozola stare jak miałeś. Albo wnętrze zozola. Ultra Black. Taki cukierkowy. Moim zdaniem ja głosuję, moje pierwszy głos idzie tutaj na wiśniowy, uważam, że jest super. No, ja też wiśniowy. No niestety, tak. Wiśnia ten wygrała. Jest dobry, na pewno nie jest zły, że odpada. Ale ten też by mógł powalczyć dalej, gdyby mógłby był powalczyć dalej, dużo mogłoby być, nie oszukujmy się, prawda jest taka, że to jest bardzo... I tak, lepsze niż aktualnie na rynku, wiesz, to i tak jest bardzo względne, bo większość monsterów jest generalnie dobrych, jest, tak mi się wydaje.
Ale powiem wam, że ten ma zajebisty wygląd, co nie? Znowu Recha. No, taki miedziany, złoty. Czuję, taki, czuję mrok, mrok, te, Molokness, mrok, te, mrok tego napoju. Molokness of the Darkness. Pora na spróbowanie Rehaba. Tak, i Doktor, to jest jeden z moich ulubionych monsterków, które można dostać w Polsce, w sklepach. Jest bardzo dobry. A on też nie jest gazowany. A to jest, jest gazowany. Pitch brzoskwiniowy? Tak. Tak, brzoskwiniowy. Ja nie lubię brzoskwini, więc... Ja lubię, ale ja nektarynki są troszkę lepsze moim zdaniem. Chyba. O, Doktorek jest świetny. Pozdrawiam Kamila. A to znowu jak herbata. Tak, znowu taki herbaciany. Tak, bo to też jest herbaciany. Yeah. Bo to też jest Lihab. I coś się boję, że Lihab znowu wygra z tego powodu, że one są nowe. I są delikatne. Te? Są nowe. Nie, te Lihabowe. Są nowe. A te stare smaki już się nam trochę znudziły, tak, bo trochę no, patrząc, nie patrząc na tego codziennie. O, o ja cię! O bajka! O! Ale to jest zajebiste. O, z tym żyć! Ja p***. Jakie to jest dobre. Ale dobre. Aż mi się uśmiech ale pojawił. Ale on nie jest za słodki. Nie, właśnie jest taka idealna kompozycja. No, on jest taki... A nie, to teraz jak piję tego, to mi smakuje jak Fibowit. On jest mocny. On jest mocny, on smakuje jak Fibowit, mocny w smaku, Fibowit. Taki tak, ale jest dobry. Hmm? Ale nie, nie, nie. To... Znaczy, ja akurat nigdy nie byłem fanem tych żółtych. Ja je bardzo lubię. Więc tutaj bezkonkurencyjnie ja jestem za brzoskwinką. Jest tak. Po prostu pyszna. Ja myślałem, jako że ten smak znam, że to będzie jednak zwycięzca w tym pojedynku. Ale ten smak... Wiesz co? Ja bym był za nim tak ze względu no, na sentyment! Tak, na sentyment! Jest... Ale został tu niestety... No, ale no z cały, takim konkurentem walczy. Cały... Gdyby na przykład z tym, ze Smelfnym walczył. No. Z czerwonym, z polamańczowym albo coś, no to by wygrał bez apelacji po prostu. Brzoskwinka jest genialna. Tak, brzoskwinka jest genialna. Brzoskwinka przechodzi tutaj. Dalej. Przede wszystkim ona jest taka delikatna. Przechodzi dalej. Dobra, czas na kolejny zawodników. Pojedynek bezcukrowy. Pojedynek bezcukrowy. Bezcukrowy. Z czego biały to jest jeden z ulubionych monsterków de Krzysia, tak. A drugi to jest po prostu ultrawiolet. To jest smak. Tych monsterków po prostu wypiłem najwięcej w swoim życiu. No, jaki, a to jak się widzimy, to razem go pijemy. Poczekaj, tak. Ten to jaki smak ultrafiolet? To jest, nie wiem, czy to nie jest... No, światło ultrafioletowe, o takim smaku. Czyli krótko mówiąc, kiedy naświetlano różne rzeczy, to zdrapywano też ze światła tak, resztki i dodawano do monsterka. Tak. Chciałbym przeczytać, ale mam problem. Dlatego, że zostało to w ultrafiolecie napisane. To już ten wiek. No niestety. To już ten wiek. Wszystko jest po czesku. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że podobno po jakimś czasie od cytryn wypala zwrok. Tak. Z monsterkami jest tak, że bardzo szanuję ich, te monsterki bez cukru, z tego powodu, że są na sukralozie, czyli słodziku, który nie jest... Szkodliwy na mózg. No nie jest szkodliwy na mózg, a my jesteśmy tego przykładem. No. Dobra, macie tu swoją dawkę monsterkową. To tak, czyste. Dwa monsterki. Kolor mi się podoba. No. Podoba mi się kolor, zwłaszcza w moim kieliszku. Pasuje. Ale ładny zapach. Ale smak nie. To jest winogronowy. No. Ja wiem, mi smakujesz. A czy jest dobry, ale jest za mocny. A biały to... Gdzie piłem białego? Ale smak biały... został. A czy to jest smak cukru po prostu? On jest o smaku cukru. Nie, ale ja uważam, że winogronowy jest zajebisty. Ja uważam, że winogronowy jest dobry. Ale ten jest już bardziej orzeźwiający. Biały. No, nie wiem. Ja, biały. Ja jestem za winogronem. Uważam, że winogronowy tutaj... Ja zresztą nigdy nie byłem fanem białego. On jest taki właśnie... Dla mnie to jest taki smak cukru. Ja go uwielbiam po prostu. Mm. To inaczej. Ja podejdę do tego trochę inaczej, jako że została decyzja na mnie. Białego lubię. Biały znam. Jest wyśmienity. Masz rację. Smak cukru. Ale jest w nim coś takiego, że chciałbym dopić więcej. Tak, ale dla mnie on jest za ciężki, a ten jest ożywiający. Jest, ale dzisiaj mam jakoś inny smak i przechodzimy yes! dalej. Dobra, no, no cóż, jak widzicie, idą nowe smaki, ale no, to też... idą nowe smaki, ale winogronowy jest naprawdę dobry. Dobry jest, no nie będę ubolewał. Nie będę ubolewał w tej walce. No czyli dobrze. Bezcukrowe. Z czego bardzo dobrze, bardzo jeden, dobrze. Nie, równy. A ten wygląda jakby był większy, co nie? Dobra, tak czy siak, czas tam dobra. Małe spróbowanko. Pierwszy dobra, smak, spróbowanko. Absolutne zero, czyli zostało to schłodzone do... A ten jest o smaku wschodu słońca. Wiesz dlaczego jest absolutne zero? Dlatego, że zostało to zrobione w temperaturze minus 273 kelwinów. Nie, Celsjusza. Tak, tylko kelwiny, tylko kelwiny. Fahrenheita! W zerowych stopniu Kelvina zostało to Kelviny zrobione. Czy Fahrenheity? Fahrenheity to są te głupie. Jeśli monsterek
Wygląda trochę jak cytryna. Flarek automat na start daje 2 punkty do przodu. No dobra, gałganki. Mamy absolutne zero i jaki smak to jest jeszcze raz? Sunrise. Sunrise. Siup. Powiem wam, że 2 smaki, a takie sobie są. Nie, to ten jest okej, pomarańczowy taki. Ale powiem wam, że tak, oba smaki ten są... jest bardzo wibowitowy. Bez szału, oba smaki. Takie sobie. Tak. Jak wcześniej... Idealnie konkurują ze sobą. Jak wcześniej mieliśmy walki faworytów, nie. To tutaj jest słabo, ale... Nie, słabo bardzo. Dobra, to może ja zainicjuję, jestem za wibowitem. Bo ten jest taki... On smakuje jak taki tani Energol ze stacji benzynowej. Ja jestem też smakuje za... trochę jak ten zwykły czarny, tylko trochę gorzej. A nie, oba są takie sobie. Ja jestem za Sunrise'em, jednak wibowit to wibowit, smak dzieciństwa. Mm. Ten jest taki owocowy, coś smakuje, a ten smakuje po prostu jak tani Energol. Jak ktoś lubi smak taniego Energola, proszę bardzo. Powiem tak, ze wszystkich monsterków, które dotychczas testowaliśmy, te dwa chyba są najgorsze. Tak. Akurat dobrały się dwa najgorsze monsterki, naprawdę. No. Ani ten mi nie smakuje, ani w zasadzie ten mi nie smakuje. Oba są okropne. Ale ten ma posmak taki lepszy. Nie wiem, ale dla mnie okropne są. Czyli widzisz, wschód słońca nie jest okropny. No tak, no. Absolutne schłodzenie. Zabija wampiry, jest niedobry. Zerze też nie jest najlepszy. A myślisz, pomysłem, że... jak wychodzi na to. No, generalnie no, nie ma co się chwalić, ale no tragedia. Szału nie ma. Dobra, wygrywa jednakże wygrywa wschód słońca. No. Niestety on jest na. No on jest na odpadajkę już, coś czuję. Znaczy, on odpadnie. No tak, on odpadnie, ten, to jest kwestia czasu. O, lecą kolejne dwa fajne monsterki, znaczy tego nie wiem, bo to jest smak chaosu, chaos. Tego jest napisane. O, jest K chaos, czyli chaos K. Smak chaosu, ale w pomarańczowej obwódce i dużo ma witamin i tauryny, no to idealnie. I mamy mojego ulubionego radzieckiego monsterka. Komunistycznego. No dobra, komunistycznego. O smaku socjalizmu. O nie, to było złe. Ładny kolor, taki trochę jak sok marchewkowy. Okay. Wszyscy wiedzą, że smak komunistyczny to smak młodości. W moim przypadku tak, w twoim nie. No, jestem jeszcze dziecko komuny. Mówimy oczywiście o przypadku Krzysia, bo jest szczególnym przypadkiem. Tak. No dlatego, no cóż, warto spróbować, zobaczyć jak tam posmakują. A jak mi ten fajnie bąbelkuje, tak? Patrz na to! On tak równiutko jednym ciągiem tak bąbelkuje. No widocznie to jest bąbelkowy ciąg. No, bąbelkowy ciąg. Komunistyczny ciąg. Komunistyczno-bąbelkowy ciąg. Czuć smak komuny. No, takie... I szczerze mówiąc chyba komunistyczny wygra, bo ten drugi smakuje mi tak jakoś... O Jezu! O nie! Jakby ktoś się zżygał, nie. Jakby ktoś, wiesz, za dużo wypił, ojoj, ktoś zjadł dużo rzeczy. Ale on jest taki trochę marchewkowy. Ojoj, taka nieudana mieszanka owocowa. No, strasznie. No, naprawdę, jakby ktoś zjadł za dużo owoców, nie. Potem się zżygał i zrobił jeszcze raz tego super strong monsterka. A potem się wysrał, naprawdę, jest okropne. No, ja bym to w skrócie nazwał... Gazowany kubuś. Nie, ja to zdejmuję od razu. Tak, panie. Ściągamy go. Mamy dwa bardzo specyficzne. Bo tam nie będziesz się porównać. Które ciężko by tak naprawdę będzie porównać, bo są to monsterki takie triple shoty, takie kawowe typowe. Mhm. To co my tu mamy? Espresso and cream. I co tam mamy jeszcze? Vanilla cream. Ojoj, no to już ja nienawidzę kawy wanilii. A ja bardzo lubię. Więc zaraz pogadamy na ten temat. Ale nie wlewaj mi całej. Waniliowy. Dobry. Fajny. Dobry. Przyjemny. Bardzo fajny. Espresso. Słabszy. Słabszy, no. Taki delikatniejszy smak. Mm-hmm. Oba są dobre. Ale no... A jaki to jest? Jaki to jest smak? Espresso ze śmietanką, a to masz wanila i śmietanka. Oba są dobre moim zdaniem. Bardzo smaczne. Dobra. Wyjątkowo nie lubię kawy waniliowej, ale tutaj jest w porządku. Powiem wam, że szczerze mówiąc, ja chyba mimo wszystko za chyba czerwonym. Chyba ja troszeczkę... Troszeczkę mi chyba czerwony bardziej posmakował. A ja będę za niebieskim. Aczkolwiek oba moim zdaniem są bardzo dobre. Bardzo dobre, tak. I szczerze mówiąc to jest bardzo wyrównany pojedynek. Chciałbym je pić częściej. Tak, to są takie fajne, że ja lubię. Mam nadzieję, zwłaszcza, że kiedyś w Żabce były jakieś takie kawowe szoty i zabrali to. Tak, zabrali je, później dali te niedobre Starbucksy, które były obleśne i były mega drogie.
i to nie było to. No. Ale w Żabce kiedyś były takie dobre szoty. Ojoj, jakie one były dobre. Dobra, no decyduj, panie Deflarks. Ten jest delikatniejszy, bardzo ten jest... Ale ja jednak jako kawa, że to kawa, to wolę chyba ten smak delikatniejszy. Okej. No. Będzie, to jest takie... Na ten, przychodzi dalej. I tak oto kończy się pierwsza runda The Monster Games. Na pierwszy ogień leci smak tego. Smoka. Smak smoka i punch. To jest, co to jest? Punch. I mamy teraz dwa smaki i teraz wybierzemy spośród nich smaka, który pójdzie dalej. No, dobra, lecimy. Ciup. Dobry. To jest ten taki cukierkowy. A ten jest taki, chyba... On jest orzeźwiający, on jest fajny. Mhm. Ale w tym przypadku chyba... Ale z drugiej strony spójrzcie na to z takiej perspektywy. Budzisz się rano na kacu i chciałbyś się no to wtedy tak może, obudzić. Ten by bardziej mi smakował, ale aktualnie jestem za nim. Ja jestem za tym. Tak? Tak. Czemu Deflarku? Wiesz co, jest, dla mnie jest delikatniejszy i ten jest za słodki dla mnie. To jest taka landrynka. Ja też lubię landrynki, takie słodkie rzeczy, ale no jednak ten przeważa smakiem i jest smaczniejszy po prostu. Ten ma taki... To jest taka herbatka, taka luźna, orzeźwiająca z rana. Ja się zgadzam z Flarkiem. Tak? Tak. Dobra, no to czyli smak smoka przechodzi dalej. To tutaj ja mogę bez picia tego nawet powiedzieć. Ale nie ma bez picia, Krzysiu. Zasady są proste. Okay. Zasady mówią jasno. Kto monsterka nie się nie napije, temu w dupę dwa kije. Tak, połowa. No. Temu w dupę dwa kije. 7 kijów. 7? Ale to się nie rymuje. A faktycznie. A co się nie rymuje? To nieprawda. Wiesz, co się nie rymuje? Twoja stara. Dobra, teraz zaszło. Szybko zaczynamy. Ten poziom imprezy. Mocny tekst na 13-latka. No tak, no. W łóżku mi tego nie mówisz. Dobra, lecimy. Jakie to było? No cóż, są poziomy imprezy i są poziomice. To jest już ten etap. Za dużo tych monsterków wlazło. Tak, szczerze? O kurde. Nie, bezgranicznie, bezapelacyjnie. Serio? A ja bardziej w kawę jestem skłonny. Wiesz co, mimo że bardzo lubię mangę. Mango. Mangę. Ten kawowy tak mi smakuje. Jest dobry, taki delikatny, fajny, przyjemny. Jest tak dobry ten kawowy. Naprawdę. Nie sądziłem. Poczekaj, jeszcze zacząłem. Ja jestem za kawą. Okej, ja go wypijam w takim razie. Jest zajebisty, ale kurde, ta kawa jest tak dobra. Nie, jednak tym razem zagłosuję za kawą. Po prostu kawa jest wygrała. Taki ma fajny smak kawowy. Mango jest naprawdę dobry. Ja uwielbiam mango, bo piję ostatnio Krzysiem cały czas tylko mango, aż do pożygu pijemy ostatnio, bo jest w miarę nowy, to dlatego Krzysiu chciał do pożygu wypić raz, bo zasada jest taka, że jak nowy monster wychodzi, to zżygać trzeba się... No to trzeba go pić tak długo, aż zbrzydnieje. Aż się będzie... Okej, i teraz jest ciężko. Teraz będzie walka. I tutaj już mamy dwóch takich naprawdę... To jest wiśniowy. Tak, to jest wiśniowy. To będzie ciężko. Mamy tutaj dwóch takich naprawdę silnych zawodników. Jak ja nie lubię na przykład alkoholi wiśniowych, tak monsterki wiśniowe, no oprócz oczywiście whisky wiśniowej, ale generalnie... Ja lubię wszystko, co wiśniowe. Lubię wszystko, co wiśniowe. Jeśli chodzi o wódeczki, wolę cytrusy. Cytrynówka. Ten jest takim... delikatny i jest bardzo słodki z drugiej strony. Ale zrobił się kurde, no teraz. Nie mogę po prostu. Wiśniowa, nie, wiśniowy tutaj sercem po prostu, jest zajebisty. Tak. No, wiśnia jest nic. Raczej, jest to bo ten jest podobny do tego. Tak. Ale ten jest lepszy jednak. No, wiśnia. Tak. Wiśnia bez gadania przychodzi dalej. Wiśnia. To nie było, wiśnia, nie, tak. Nie do przegadania było. Ja wiem, co teraz wygra, bo to był ten ultra zajebisty. No tak, tutaj mamy... Ja się boję, że w ogóle ten... Znaczy boję. Obstawiam, że on po prostu wszystkich rozwali. Całego tutaj chcesz? On mi tak nie podchodził super. To jest winogronowy, co nie? A nie, winogron jest dobry. Jest dobry, ale nie jest moim jakimś tam mega faworytem. Tutaj jest... No, tak. O kurde, on jest taki delikatny. On jest taki, a raczej z jednej strony jest delikatny, ale ten smak jest taki bardzo wyraźny, kontrastowy. No, tu się zgodzę. On ma dobrą kompozycję. Tak, bo ten jest taki intensywny winogron,
A ten jest po prostu. I taka dużo jeszcze dochodzi taka kwasowość typowa dla tego. Znaczy on jest dobry, ja lubię bardzo. No. Bardzo mi smakuje winogronowy. Ja szczerze mówiąc, winogronowy, jakbym miał postawić, to takie 9 na 10 winogronowy mógłby. Tak. Ja myślę, że ten nasz test może nie być taki w pełni miarodajny, bo my już jesteśmy teraz wyczuleni na silne smaki. Tak, to prawda. No, tak. I silne smaki nam przeszkadzają. Nie ma to znaczenia, nikogo to i tak nie obchodzi. No dobra, no tak czy siak, no on jest po prostu dobry. Jest, tak. Jest po prostu dobry. On jest po prostu dobry, smaczny i nigdy go nie odmówię. Tak, dlatego to przychodzi dalej. Tak, tak. Ale potem będzie ciężki pojedynek. Wisienka tak, kontra to będzie. Bardzo się. Dobra, tutaj to jest tylko formalność tak naprawdę. No to jest bardzo formalność. To jest formalność, tylko... Szczerze mówiąc, ja wiem jak to jest, to poczekaj, jak on smakował. Ale... Ciupeczkę minąłem, ciupeczkę, bo ja nie chcę. Co mówiłeś, kto monsterka nie spróbuje temu? Siedemki w dupę. W temu kij. Uje. Znaczy powiem wam, że teraz tak pijąc, on nie jest zły, ale... I szczerze? On ma zły posmak. Mam dylemat. Nie. Ja mam dylemat lekki. Ja nie mam. On jest bardzo monsterkowy, znaczy on jest bardzo energetyczny, ale z drugiej strony to jest monsterek, którego bym chciał pić na kacu. To jest, nie, ja... To jest monsterek, którego bym chciał... Ja szczerze mówiąc, ten pomarańczowy jest taki nijaki. Tak jest moje zdanie. Jest bardzo mdły. On jest taki mdły, jest nijaki, a ten jest taki znany, dobry smak, jestem za nim. Tak. No to... I przechodzi dalej. I mamy finał, bo tu nie ma konkurencji, więc to walkowerem przechodzi dalej. Wracamy do kawy i do smoczka. Kawa. O kurde, czuję, że ja będę za kawą, bo bardziej mi smakuje ten smak po prostu. Mi smakuje ten smok z tego powodu, że on jest taki bardzo herbaciany. Najbardziej herbaciany z tych wszystkich herbacianych. Ale fakt, jak na kawę on jest dobry. No jak teraz na kawę jest dobry. Tylko... Kurde, i teraz... Który smak bardziej? Ja będę za kawą, kawa mi bardziej smakuje. Po prostu, mimo... Ja lubię bardzo herbatę, ale... W tych dwóch chyba kawa. Nie wiem. Kurde. Generalnie oba są dobre, ten jest po prostu taki bardziej herbata. To jest taka herbata, to jest kawa. To jest wybór bardzo względny. Oba są dobre, ja bym obu monsterkom dał. Jeśli miałbym dawać notę, to pewnie byłyby na tej samej, na tym samym poziomie pod względem noty. Bardzo dobre, teraz tylko bardziej. To byłoby takie. To jest takie 9 na 10, tylko po prostu tu jest bardziej komu podchodzi. No. Mi bardziej podchodzi kawa, ja tylko teraz właśnie spójrzmy na to na siłę orzeźwienia. Mnie ta kawa bardzo rzeźwia. Ja uwielbiam mrożoną kawę. Ja uwielbiam mrożoną kawę. Właśnie. No to jest herbata, to jest kawa. No, ja jestem za kawą. Rafał? Kawa. Mój głos tutaj i tak się nie liczy. Ale co byś wybrał? Czy będzie trzy razy tak? Nie będzie trzy razy tak. Czyli byłbyś za herbatą. Ja to chyba będę za tą herbatą, bo ona jest po prostu dobra. Ale kawa, jest dobra. Kawa to kawa. Ojoj! Trudny wybór. Tutaj to naprawdę mamy bardzo silny pojedynek. Wiśniowy i brzoskwinkę. Tak. Oba były dobre. Oba były naprawdę dobre. I to znowu jest pojedynek na szczycie, więc no, to jest wybór jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sugestywny względny. Subiektywny. Delikatny i orzeźwiający. No. O kury. Nie. Ten budzi, bardzo budzi, ale z drugiej strony ten też ma... Ten ma pi***e, a ten po prostu tak fajnie szepcze do łóżka. Oba są dobre. Ale wiecie co? Nie. Chyba ta delikatność w tym wypadku jest dobry, jest słodki. No chyba ta delikatność do mnie bardziej przemawia. Ja się boję, że po wypiciu tego całego będziesz przesłodzony. No, a to jest taki fajny, delikatny. Ja też jestem za tym. Brzuskinia. I ja też jestem za brzuskinia. No, trzy razy tak. No nie wiem, no dalej. Po prostu ta brzuskinia jest najlepsza póki co. To jest taki po prostu smak, taki wiesz, swego rodzaju. I ostatni pojedynek w półfinale. I ostatni pojedynek, czyli krótko mówiąc, komunistyczny monsterek, tak daleko do daleko zaszedł komunistyczny monsterek. I dobrze, bo go szanuję. No. Już mi się łapy trzęsą. Ale ta kawa jest dobra, jest dobra, ale nie jest lepsza. Tak dobra, nie jest lepsza właśnie niż tamta. Mi się wydaje, że jest mi się wydaje, że ta jest lepsza, ona jest gęściejsza. Jest bardziej kawowa. Ale wiesz co jest najgorsze? To są dwa różne smaki. Że ta kawa bardziej nie smakuje od tego. No bo to są dwa różne smaki, to jest bardziej kawowe, to jest bardziej monsterkowe. Tak jest, to jest taka... Powiem ci tak, ja z początku byłem naprawdę tak specyficznie nastawiony do tego, do tej kawy, bo piłem kiedyś energetyki z kawą. I wszystkie były paskudne, dlaczego? To były energetyki, a tu masz kawę. A to jest kawa. To jest kawa. To jest kawa. Czyż mówiąc, tak ciężko to porównać jak na dobrą sprawę. Bo to jest prawdziwa kawa taka po prostu. Bo to jest taka kawa, że kawa, to jest ta żabkowa kawa. To jest dokładnie to. Zmienili puchę. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy to powinno iść do finału, bo mimo wszystko to jest jakby nie patrzeć kawa. Dlatego ja będę tutaj ze względu na tradycję. Na... I czerwone przesłanie. Klarek?
Wiesz co? No, ja będę za tym z tego powodu, że chciałbym po prostu na kacu się obudzić takim porządnym, dobrym energolem. I to jest... On ma smak energetyka. Ale tu masz rację, wiesz co, to jest inaczej. Rano, jeżeli dajmy się obudzić na kacu, to wolałbym wypić słodkiego energola niż taką kawę. A to jest dobre tak na popołudniowe obudzenie się, kiedy masz kryzys w pracy. Dwie godziny przed wyjściem do domu, czegoś jeszcze tobie brakuje. To jest na początek dnia. Też jestem za... I to jest p***nięcie, to jest po prostu... Ja po prostu uważam, że to się jakby nie ma jak na, za bardzo na jak porównać, ponieważ to jest kawa, to jest Monsterek, no i to jest prawda, dlatego to mimo wszystko jest zajebiste, mega, to jest dobre, ale po prostu się to nie pasuje tutaj i tyle. Tak. To nie jest, to jest kawa. Przechodzimy do finału! Pierwszy Monsterek nazywa się Kaw Monsterek, a drugi Monsterek to jest Peach Monsterek. A ja tym razem naleję całego, bo będę długo... Smakował. Będę tylko się zastanawiał. No to lecimy, okej. Okay. To tak, małymi łyczkami. No kawusiowy jest dobry. Kawusiowy jest pyszny. Ale ten brzoskwiniowy też jest zajebisty. On, znaczy wiecie co? Ja teraz tak patrzę, który smak jest najbardziej taki, najbardziej wchodzi w głowę. Jest no, taki rzeźki też przy okazji. Tak. Ten jest najmocniejszy, ten czerwony. Najwyraźniejszy smak. I to nie jest wada. Bo on ma. Ale jest taki najintensywniejszy. On ma mocny, intensywny, wyraźny, ale bardzo dobry. A jest wyraźny, a brzoskwinia jest taka delikatna, natomiast to jest typowo kawowy. Dobra, no nie wiem, jak wy. Ale moim zdaniem, no tutaj niestety widocznie tak musiało być. Ten smak chyba jest najlepszy. Ma najciekawszy smak. No, według mnie przynajmniej. Ma najciekawszy smak. Hmm. I po prostu świecie. Inaczej. Chyba... To najpierw ty daj 3 gwiazdki, 2 gwiazdki, 1 gwiazdkę. 3 gwiazdki. Chyba jednak 2 gwiazdki, dlatego że kawowy tutaj po prostu jest tak smaczny. I pomimo tego, że bardzo lubię tego czerwonego, to z bólem daję mu tylko 1 gwiazdkę. Czyli u ciebie jest... Na tej zasadzie, no. Tak, tak. Dobra, ale Fałku, teraz ty. To powiem ci tak, że patrząc pod smaki, jak też energetyków piję dosyć sporo, ten jest fajny, rzeźki. Dobra, tu patrzymy pod innym wolnym smakowym, bo jest to kawa jednak, tak? Ale no kawa mnie bardziej urzeka. Urzeka to, że mimo wszystko, że jest to kawowe, dalej jest fajne, rzeźkie. Zimna, fajna, mrożona kawa. Także ja bym tu przyznał 3 punkty, 2 punkty i 1 punkt. Mimo, dobra, że to jest klasyk. Czyli to ma 2 punkty i ex aequo to ma po 5 punktów. No tak. Dobra, no i teraz ty, Krzysztofie, musisz zadecydować, który Monsterek jest najlepszy i to ma pierwsze miejsce. I ja tutaj będę trochę inaczej, odejdę od tego i temu dam tylko 1 punkt. No dobra. Z tego powodu, że wciąż to jest kawa i różni się od nich wszystkich i nie czuję w nim tej monsterkowatości. I teraz po wypiciu 3 monsterków kawowych, one mnie najbardziej mdlą trochę. Okej. Okay. Są ciężkie, no, są ciężkie w smaku. Coś w tym może i być. Zastanawiam się, czy bym wypił całą puchę. Na niego patrzę jako lekarstwo na kaca. Po prostu budzi... nawet nie tyle na kaca, na niemoc. Pierwsze miejsce... 3 gwiazdki mu daje i przechodzi z liczbą punktów 8 na pierwsze miejsce. Czyli krótko mówiąc, brzoskwinka okazała się po prostu sieci najlepsza. Ale ten na drugim miejscu przechodzi z ilością punktów 6. Tak, tak. A ale ten robimy... Zala. A robimy ten miał 2 i 2 ode mnie. 4. Ten ma 4, tak. Subiektywne. Pamiętajmy zawsze, że ocena jest subiektywna, to jest według nas. Według nas ten Monsterek jest najlepszy, wy możecie mieć oczywiście inne zdanie. I jakby to się mówi, zdróweczko. Tak, zdrówko, zdrówko. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Wpadajcie częściej do Bunkier Challenge. Najlepsze challenge w bunkrze, co nie? Elo, elo.